Stadion Miejski naszego miasta, inwestorem jest Gmina Miejska Biała Podlaska. Obiekt trybuny od zachodniej części murowy. Prowadzimy obecnie prace związane z montażem stolarki okiennej, aluminiowej, również PCV. Trwają intensywne prace związane z wykonywaniem zagospodarowania terenu. Rozpoczęliśmy w tym miesiącu prace tynkarskie oraz kontynuowane są prace elektryczne. Miesiąc temu udało nam się zakończyć wszystkie prace konstrukcyjne na obiekcie, zarówno te związane z pracami żelbetowymi, murowymi, jak i stalową konstrukcją dachu. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 19 lipca zgodnie z umową bieżącego roku, natomiast planowane oddanie obiektu do użytkowania to zapewne przełom sierpnia i września, w zależności od odbioru nadzorów i służb, jak Straż Pożarna i Sanepid. Prowadzone prace są wykonywane zgodnie z planem i założonym harmonogramem, nie mamy opóźnień. Jesteśmy w nowych realiach budownictwa, z którymi sobie każdy musi z wykonawców radzić. My sobie staramy się radzić tak najlepiej, jak potrafimy i na chwilę obecną nie ma żadnych zagrożeń, które by nam spowodowały, że budowa nie zostanie zakończona w terminie. Generalnie jako obiekt sportowy Białej Podlaskiej to będzie naprawdę obiekt na wysokim poziomie. Po mojej prawej stronie widzimy już konstrukcję telebimu, ogromny telebim 28 metrów kwadratowych z dużą rozdzielczością, wyświetlający wynik meczu, prezentacja zawodników czy strzelca gola, również reklamy sponsorów będą mogły być wyświetlane. Mamy również system nagłośnienia, zarówno 13 głośników na trybunie, na której się teraz znajdujemy, jak również dwa głośniki na trybunie gości, która znajdzie się po drugiej stronie boiska. My zamykamy na gotową budowę i oddajemy inwestorowi obiekt, który jest zakończony, i inwestor wtedy występuje do służb i do nadzoru o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Myślę, że to jest wyczekiwana inwestycja przez środowisko piłkarskie i środowisko kibiców. I będzie miejsce, w którym klub sportowy z Białej będzie mógł się godnie prezentować na arenie piłkarskiej.